Dzień dobry widzowie, poranna kawa nie byłaby tak smaczna bez odcinka Na Poboczu, a dzisiaj nowy Audi Q3 Sportback, najtańsze BMW w ofercie za 800 euro oraz 1000 koni w nowym Ferrari. Zaczynamy! Audi oprócz wczorajszych wiadomości dotyczących elektrycznej przyszłości flagowego E8 oraz sportowego TT zapowiedziało również nowy wariant SUV-a, a mianowicie Q3 Sportback, które wcześniej miało nazywać się Q4, ale producent z Ingolstadt z jakiegoś powodu zmienił zdanie. Samochód zostanie zaprezentowany w lipcu tego roku. Spodziewajcie się po prostu sylwetki Q3 z opadającą linią dachu za słupkiem C. Macie pomysł, dlaczego producent spod znaku czterech pierścieni nie nazywa tego modelu Q4? Nie trzeba tego powtarzać. Stelvio jest absolutnym hitem Alfa Romeo. Najlepiej sprzedającym się i najbardziej ważnym samochodem tego producenta. Sprzedało się do tej pory 43 tysiące egzemplarzy. Wkrótce możemy być świadkami debiutu wersji po liftingu, która oczywiście zmieni się nieznacznie. Wizualizacja prezentuje to, czego można się spodziewać po nowym modelu. Większość zmian będzie skupiać się na przednim pasie. Tam modyfikacjom ulegną w pełni LED-owe reflektory zastępujące Big Xenony. Pojawi się też nowa identyfikacja świetlna. Prawdopodobnie zmieni się też przedni zderzak obejmujący światła przeciwmgielne. Zgodnie z plotkami, dwulitrowy turbodoładowany silnik otrzyma elektryczny dodatek mocy i stanie się hybrydą mild hybrid z 48-woltową instalacją elektryczną. Auto ma zadebiutować w pierwszej połowie 2020 roku. Dokładnie za tydzień Ferrari zaprezentuje swój nowy hybrydowy supersamochód i wiemy już o nim coraz więcej. Na zdjęciach widzicie pierwsze zdjęcia zakamuflowanego modelu już produkcyjnego, a nie muła testowego. Przypominamy, że samochód będzie lokowany w gamie powyżej F8 Tributo oraz 812 Superfast. Moc wyjściowa tego modelu ma wynieść 1000 koni mechanicznych i będzie to zasługa prawie 4-litrowej jednostki Twin Turbo V8 połączonej z trzema elektrycznymi silnikami. Dwa z nich znajdą się na przedniej osi, jeden z tyłu. Pierwsza setka będzie osiągalna w czasie 2 sekund. Nowy Ferrari będzie cechować się typowymi proporcjami. Ma zadebiutować 31 maja. Za ile możecie otrzymać najtańsze BMW? Dokładnie za prawie 800 euro. Za taką kwotę niemiecki producent wprowadził do sprzedaży elektryczną zwrotną hulajnogę. Prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Produkt powstał dzięki inicjatywie BMW Lifestyle. Ma przejeżdżać na jednym ładowaniu 12 km, a uzupełnienie baterii nie powinno zająć dużo czasu, około 2 godziny. Sercem hulajnogi jest silnik o mocy 150 W, spięty z litowo-jonową baterią. Cena porównywalna z konkurencyjnymi hulajnogami na rynku. Xiaomi jest tańszy, ale szpan podczas jazdy hulajnogą BMW znacznie wyższy. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zobaczcie jeszcze odcinek z testem BMW serii 3 oraz czekajcie na jutrzejszy odcinek Top. Poniedziałek kolejny test, a przez cały tydzień normalnie na poboczu. Cieszysz się, że jesteśmy? Wesprzyj nas łapką w górę i zachęć znajomych do subskrybowania kanału.